Proszę, przyjechaliśmy na miejsce obozowiska. Julek. Filipek będzie rozkłada namioty tu pięknie. Tu są blisko bagna, jak widać po kupach. Przychodzą tu się załatwiać hipopotamy. Więc musimy być bardzo ostrożni, bo mogą się gdzieś tu czaić. Szczególnie nocą. A tam bawią się pasie daleko. No jest tu masa dzikich zwierząt. Delta Okavango. Jak ci idzie, Filip? Filip tu daje radę. Tak wygląda nasz samochód, jak pewnie jesteście ciekawi. Tyle zapasów wody mamy, plus mamy wodę techniczną 200 litrów, dwa zbiorniki paliwa po 80 litrów, dwa akumulatory, dwa koła zapasowe. Pokaż, co mamy w skrzynce. Zapalniczka. No dawaj, odsuń. Proszę bardzo, jeszcze, no, już mamy tak przebrane, bo... Żarta. No głównie to woda, nie, gin. Tak, a co mamy w barku? Sos serowy do makaronu. Tak, sos serowy mamy do makaronu, nawet mamy tego kokosa. Sos pomidorowy do makaronu. Tak, mamy ekspres do kawy. Pokaż, co mamy w lodóweczce. O, proszę, tak, Filipek stawia namiot. No, brawo, brawo. Zaraz, poczekaj chwilę, zaraz pokażemy. Musimy pokazać, jak Filip stawia namiot szybciutko. Pach. Proszę bardzo. I pach. Tu blokuje wszystko. Pozabezpieczaj, Filipku, te druty, tu też. Ej, w ogóle co wyskakiwać, przygotować wołowinę, zjemy i makaron. Tak, tu już tu mamy gary, jeszcze tu mamy lodóweczkę. Wszystko się mrozi. Pa. Jęcki, co ci się stało ze stopami? Popuchły. A od czego? Powiedz prawdę. Od wrażeń. Jaki przepity. Wiesz, jak co, to... Usta tu sobie możesz zrobić z tym zasłoniem. Z chlubopotamem. Albo z chlubopotamem. Dzisiaj tak. No ci widzieliśmy masę słoni. Się będzie działo. Nawet lamparta. Dużo hipopotamów bardzo. I jakieś krokodyle.